Witam serdecznie moim gościem, Tomasz Wierzbicki, Mariposa Mecpa. Cześć, witam. Tomek, oficjalnie można powiedzieć man of the match tego spotkania, dzisiaj bohater. No nie da się inaczej powiedzieć, 6 bramek, 4 twoje, fantastyczne spotkanie, ale pytanie. W całym sezonie dużo strzelasz wolnych i dużo trafiasz. Trenujesz? Nie trenuję. Gdzieś się tam na osiedlu grało w piłkę. Może to z tego zostało, może, nie wiem, po prostu szczęście. Robisz się Davida Beckhamem w mojej lidze. No chyba nie, no bez przesady. Ale fantastyczne gole. Co mi powiesz dzisiaj, jeżeli chodzi o waszego rywala? Rywal na pewno wysoki poziom gry. No wyszliśmy na wysokie prowadzenie, można powiedzieć, ale jak to słynie już u nas, lubimy końcówkę zepsuć, ale udało się dotrzymać do końca i mamy 3 punkty. Właśnie o tą końcówkę chciałem zapytać, co było powodem temu, że prowadziliście, a nagle w końcówce musieliście drzeć o ten wynik? Nie mam pojęcia, chaos, a to tak jest często w naszych meczach właśnie z dobrym rywalem i no nie wiem po prostu, co ci odpowiedzieć na to. No, tak już mamy po prostu, musimy to jakoś zwalczyć i wyeliminować ten błąd końcowej gry. Dzisiaj patrzymy na Mariposę jako potencjalnego, powiedzmy, potencjalną drużynę do walki o pierwszą ligę. Czy Mariposa jest gotowa na tą pierwszą ligę, czy jeszcze nie? Czy jest gotowa, czy nie jest? No nie wiem. Robimy wszystko, żeby awansować, ale czy awansujemy, no to się okaże przy końcu rozgrywek. Chcielibyśmy na pewno, ale jak nie awansujemy, no to spróbujemy za rok. Gdybyś miał tak po tych kolejkach, co już wszystkie za nami, ocenić, co by nie leżało w tym Mariposie, co tutaj podasz, jaki główny czynnik, który należy poprawić, który jeszcze póki co nie leży? No nie wiem, to jest na pewno nasz pierwszy sezon, także nie można się spodziewać nie wiadomo czego po nas. Myślę, że i tak nie jest źle. Dużo błędów jeszcze mamy, nie będę mówił jakich, żeby tam rywalowi nie podpowiadać. Musimy się jeszcze poprawić w wielu fragmentach gry i grać swoje po prostu. Oczywiście nikogo nie wyróżniam, cała Mariposa zasługuje na zwycięstwo, ale zauważyłem w ostatnich pojedynkach, że ty, zresztą widać po statystykach, Duni, Nowy Rutkowski, pan, który przyszedł, no jesteście osobami, które próbują układać ten skład. Przynajmniej to jest mój taki obraz, że ja to widzę. No ktoś to musi robić. Także wychodzi nam to widać nieźle i oby tak dalej. I oby tak dalej. Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie. Dziękuję.